Szanowni Państwo, po przerwie wznawiam pracę komisji. Przystępujemy do realizacji punktu drugiego porządku dziennego posiedzenia komisji. I szanowni Państwo, patrzę na stół, gdzie jest napis świadek. Nie stwierdzam obecności świadka, pana Daniela Obajtka. Chciałbym, szanowni Państwo, powiedzieć, że z żalem stwierdzam, że Daniel Obajtek, lekceważąc po raz kolejny obowiązki wobec obywateli, w imieniu których działa komisja, nie stawił się w dniu dzisiejszym na posiedzenie, mimo prawidłowego, skutecznego wezwania go przez komisję na czynność przesłuchania. Szanowni Państwo, to skrajne lekceważenie Sejmu i jego komisji. Szanowni Państwo, chciałbym w związku z tym, zwrócić się do Wysokiej Komisji o podjęcie określonych działań. Chciałbym niniejszym złożyć wniosek o nałożenie na świadka Daniela Obajtka kary pieniężnej oraz zarządzenia zatrzymania i przymusowego doprowadzania świadka. Działając w imieniu Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowanie nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada do 20 2019 roku do dnia 20 listopada 2023 roku wnoszę o nałożenie na świadka Daniela Bajtka kary pieniężnej w kwocie 3000 zł oraz zarządzenia zatrzymania i doprowadzenia świadka Daniela Bajtka na posiedzenie komisji wyznaczone na dzień 7 czerwca. 2024 roku na godzinę 12 z uwagi na jego nieusprawiedliwione nieustaw, niestawiennictwo na posiedzeniach tej komisji w dniach 28 maja 2024 roku i 5 czerwca 2024 roku. Szanowni Państwo, Wysoka Komisjo, Daniel Obajtek nie stawił się na posiedzeniu komisji w dniu 5 czerwca w celu złożenia zeznań mimo skutecznego wezwania. Wcześniej wystosował do Komisji wniosek o zmianę terminu przesłuchania. Wniosek uzasadniał okolicznościami, które nie mieszczą się w dyspozycji przepisów postępowania karnego, a które decydują o tym, iż nieobecność osoby wezwanej w celu złożenia zeznań przed Komisją nie jest nieusprawiedliwiona. Stosownie do artykułu 12 ust. 1 ustawy, gdy osoba wezwana przez Komisję Śledczą nie stawi się bez należytego usprawiedliwienia, Sąd Okręgowy w Warszawie na wniosek komisji może orzec względem niej karę porządkową. Do postępowania przed tutajszym sądem zastosowanie znajdują odpowiednio na zasadzie artykuł 12 ust. 2 ustawy przepisy kodeksu postępowania karnego, to jest artykuł 285 paragraf 1 i 2 KPK. Daniel Bajtek miał wiedzę o wezwaniu go w charakterze świadka na posiedzenie komisji w dniu 5 czerwca 2024 roku, jednak bez usprawiedliwienia zdecydował się na wezwania nie stawiać. Zaznaczyć należy, że Daniel Obajtek już po raz drugi nie stawił się na us bez usprawiedliwienia na wezwanie Komisji. Uprzednie stawiennictwo miało miejsce 28 maja 2024 roku, gdy Daniel Obajtek osobiście potwierdził skierowaną Przewodniczącego Komisji wpisem w mediach społecznościowych oraz w podpisanej osobiście przesłanej mailem do Komisji korespondencji fakt prawidłowego zawiadomienia go o terminie przesłuchania. W tym w zakresie w dniu 28 maja 2024 roku ta Komisja Szanowni Państwo, skierowaliście razem ze mną do tutejszego sądu pierwszy wniosek o ukaranie świadka karą porządkową w trybie artykułu 12 ustęp 1 i 2 ustawy. W stosownie do artykułu 11 ustęp 1 ustawy, podobnie jak i artykuł 177 paragraf 1 KPK każda osoba wezwana w charakterze świadka ma wiązek stawić się i złożyć zeznania. Przepisy kodeksu postępowania karnego mają do postępowania w sprawach wzywania oraz przesłuchiwania osób wezwanych zastosowanie odpowiednio na zasadzie artykułu 11 i ustawy. W takim układzie procesowym to nie odwoli świadka. Zależy sam fakt stawiennictwa, jak i termin tegoż stawiennictwa przed komisją. Świadek ma bowiem obowiązek stawić się na wezwanie organów w dniu i o godzinie przez ten organ wskazany po to, aby zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą odpowiadać na stawiane mu pytania. Ocena zasadności wezwania na rozprawę nie należy do świadka, ale do organu procesowego prowadzącego sprawę, a obowiązki wynikają z ustawy, podobnie jak obowiązki wynikające z artykułu 187, paragraf 1 KPK, trwają aż do chwili prawomocnego zakończenia procesu. To również nie świadek decyduje o tym, kiedy zechce złożyć zeznania przed komisją śledczą, czy jego zeznania mają znaczenie dla sprawy, to nie on decyduje, czy jego wiedza może przynieść się do jej wyjaśnienia. Osoba przesłuchiwana nie zna przecież oczekiwań organu procesowego względem niezbędnych okoliczności, jakie mają zostać wyjaśnione w jego pracach. Także osobiste przekonanie świadka nie stanowią prawnej przesłanki umo umożliwiającej świadkowi faktyczne decydowanie o tym, czy stawić się na posiedzenie komisji śledczej, czy też nie i w jakim terminie. Tymczasem treść oświadczeń Daniela Obajtka świadczy o tym właśnie, że w ten sposób ponad prawem chciałby on postrzegać swój udział w pracach komisji. Potrzeba zastosowania przez sąd kary porządkowej w postaci ukarania karą pieniężną, a także zarządzenia, zatrzymania i przymusowego do doprowadzenia na termin posiedzenia komisji w dniu 7 czerwca należy ocenić przez pryzmat celu powołania i prac Komisji Śledczej i zadań, które ma do wypełnienia. Komisje Śledcze Sejmu powoływane są co do zasady w sprawach, w których zawiodły, zawiodły wcześniej organy państwa. Komisja, komisja działa na podstawie uchwały. Komisja e, również e, w tym zakresie jest zobowiązana do funkcji kontrolnej, która ma służyć informowaniu społeczeństwa o funkcjonowaniu organów państwowych i zapewnić poddania przedstawicieli organów tej władzy kontroli opinii publicznej. To są również informacje, które należą się obywatelkom i obywatelom. Rola komisji śledczych w demokratycznym państwie prawa jest więc nie do przecenienia. A społeczna kontrola stanowi nieodzowny element prawidłowego funkcjonowania organów państwa. Szerokie zainteresowanie opinii publicznej ich działalnością pokazuje zaś również, jak ogromne oczekiwania w tym zakresie faktycznie ma społeczeństwo. Dlatego też komisje śledcze, w tym ta komisja, swoją działalnością realizują prawo obywateli i obywatelek do pozyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej i osób pełniących funkcje publiczne. Komisja śledcza spełnia tym samym w sposób wtórny jedną z gwarancji podstaw funkcjonowania państwa zawartych w preambule do polskiej konstytucji, a mianowicie ma zapewnić rzetelność i sprawność działania organów i instytucji publicznych objętych kontrolą Sejmu przez konstytucję i ustawę. Gdy osoba wezwana przez komisję ma wiedzę o fakcie i terminie wezwania, jednak decyduje się nie stawić w wyznaczonym terminie, motywując to wyłącznie Kwestiami politycznymi, kwestiami partyjnymi, kwestiami publicystycznymi powinna polegać stosownej reakcji dyscyplinującej. Uznanie zaś, że taka postawa mogła być akceptowalna i nie wiąże się z żadną odpowiedzialnością, może zniweczyć działalność każdej komisji śledczej i tej tu, i każdej powołanej w przyszłości, sparaliżować jej pracę, zachęcając inne osoby wezwane przed Komisję do Naśladownictwa. Tym samym wniosek o nałożenie kolejnej kary finansowej na Daniela Obajtka oraz zarządzenie zatrzymania i doprowadzenia świadka Daniela Obajtka na posiedzenie komisji wyznaczone na dzień 7 czerwca 2024 roku z uwagi na jego nieusprawiedliwione niestawiennictwo uznać należy za konieczne działanie i działanie w pełni uzasadnione. Szanowni Państwo, chciałbym poprosić Wysoką Komisję, wszystkich Państwa o wsparcie i głos w głosowaniu tego wniosku, który wspólnie wypracowaliśmy. Chciałbym podziękować panu wiceprzewodniczącemu Markowi Sowie, pani posłance Marii Małgorzat Janyskiej, pani posłance Aleksandrze Leo, panu posłowi Mirosławowi Adamowi Orlińskiemu i panu, i panu posłowi Maciejowi Koniecznemu za współpracę nad tym wnioskiem. Uważamy, że robimy to w imieniu obywateli. Uważamy, że państwo powinno być szanowane, że nie ma świętych krów, że nie ma ludzi ponad prawem. Że państwo musi wykazać swoją skuteczność i państwo musi wykazać swoją sprawczość. Szanowni Państwo, to jest drugi przypadek, porażający przypadek próby obstrukcji i stawiania się ponad prawem. Szanowni Państwo, były przypadki w przeszłości, wiemy o tym z mediów, że to prokurator, wtedy kiedy chciał przesłuchiwać pana prezesa Kaczyńskiego, przyjeżdżał do siedziby na Nowogrodzką. Może nadal jest takie oczekiwanie ale my tego oczekiwania szanowni państwo jako komisja śledcza która działa w, w ramach prawa w imieniu sejmu i w interesie obywateli takiego oczekiwania nie spełnimy ponieważ wiemy że to obywatele na nas liczą chcemy skonfrontować wiedzę świadków yy, z dokumentami które przygotowaliśmy specjalnie na to posiedzenie szanowni państwo informuję również o tym iż ze względu na to ja rozumiem że tryb jest bardzo skomplikowany są sytuacje takie, kiedy musimy prowadzić równolegle inne działania, do których się również jako osoby publiczne zobowiązaliśmy. Ale uważamy, że kwestia Komisji Śledczej, ustalenia prawdy, ale również przesłuchania tych ostatnich świadków, świadków ma znaczenie najważniejsze. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć: mimo naszych obowiązków, mimo różnych zaplanowanych działań, posiedzenie Komisji Śledczej obędzie się w dniu siódmego. Czerwca, to jest w piątek. Dziękuję, dziękuję Państwu, dziękuję Państwu, z którymi, z którymi konsultowałem tę decyzję, za zrozumienie, za waszą odpowiedzialność obywatelską. O godzinie 9 o godzinie na godzinę dziewiątą został wezwany świadek poseł Jarosław Kaczyński. Na godzinę 12 został wezwany świadek Daniel Obajtek. W dniu dzisiejszym, dzisiejszym występuję również do prokuratora generalnego, pana Adama Bodnara, o wykorzystanie wszelkich możliwości dotyczących doręczenia również wezwania świadkowi Danielowi Obajtkowi, tak skutecznie jak to miało miejsce w poniedziałek. Mam wrażenie, że to, że to wspólne działanie sądu, prokuratury, i nasza determinacja pozwoli na to, żeby państwo było szanowane, żeby prawo było przestrzegane, a osoby, które nie chcą tutaj siadać i pod odpowiedzialnością karną zeznawać, nigdy więcej tego nie będą, mieć, nie będą tego mogli robić. Szanowni Państwo, w tej sprawie bym chciał, żebyśmy podjęli uchwałę. Uchwała, my nie, my chcemy zabrać głos, Panie uchwała, Przewodniczący. My chcemy uchwała została głos. przedstawiona wysokiej. Panie przewodniczący, Komisja. to jest skandal, co pan wyprawia na tej komisji. Panie pośle, chcę zabrać głos, zgłaszam się. Panie pośle, pan miał możliwość. Zgłaszam się. przekonania świadka do tego czy świadków, do tego, żeby się dzisiaj stawili. Nie będę nie będzie tutaj happeningów politycznych. Nie będzie tutaj happeningów politycznych, na to nie pozwalam. Szanowni państwo, Przystępujemy do głosowania. Przystępujemy do głosowania. Wiem, że pan przygotował jakieś transparenty. Komisja śledcza... Komisja śledcza, Komisja śledcza nie będzie miejscem happeningów politycznych. Na to jest miejsce przed Sejmem. Głosujemy wniosek o wymierzenie kary porządkowej. Nie, to jest skuteczne działanie. I to jest przykład tego, że nie będzie zgody na jakąkolwiek obstrukcję z Państwa strony. Głosujemy wniosek o nałożenie na świadka Daniela Obajtka kary pieniężnej oraz zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia świadka. Kto z Państwa posłów jest za pozytywnym przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uprzejmie proszę o podanie wyników głosowania. Szanowni Państwo, głosowało 9 posłów za, 7 przeciw, 2. Nikt się nie wstrzymał. Szanowni Państwo, informuję, iż, iż w dniu w dzisiejszym podpiszę w imieniu Państwa, w imieniu Komisji Śledczej yy, wniosek, o którym mowa. Chciałbym również poinformować, że tym samym zakończyliśmy dzisiejsze posiedzenie i zamykam te obraty. Zamykam to posiedzenie. Do zobaczenia. W piątek na pierwszym przesłuchaniu o godzinie dziewiątej. Dziękuję Państwu serdecznie za współpracę. Szczególnie.